Kolejny mówca, Tomasz Sobiesiak, romans pracy. Romans pracy. Tomasz Sobiesiak. Kto z was miał romans w pracy? Kto z was chciałby mieć romans w pracy? Pięknie. Jestem informatykiem, dlatego powiem wam, że romans to proces. Proces, który składa się z pięciu faz. Drodzy Toastmasterzy, drodzy goście, szanowni sędziowie, dzisiaj pokażę wam, jak wygląda typowy romans w pracy. Pierwsza faza – widzę. Wchodzimy do biura, szczególnie mężczyźni, jak łowcy szukają swojej ofiary. Kobiety myślą zupełnie inaczej. One wchodzą, od razu wszystko widzą. Będę teraz potrzebował mężczyzny i kobiety, aby wam pokazać szczegóły. Na szczęście ochotników zabrałem z Łodzi. Przedstawiam wam mężczyznę, przedstawiam wam kobietę. Kiedy w biurze spojrzenia napotkały odwzajemnienie, zaczyna się przekomarzanie. Jaki wspaniały projekt przygotowałaś. Och, no nie, ale bez twojej prezentacji to by mi się nie udało. Masz naprawdę świetną dokumentację. Przechodzimy dalej. Paradowanie. Wchodząc do biura, mężczyzna klata do przodu jak kogut o poranku, który zaraz zacznie wyć. Kobieta zaczyna stroić się. Mocniejsza szminka, paznokcie, coraz krótsza spódniczka. Paradowanie trwa przez wszystkie pięć faz. Co jest najlepsze? Oni myślą, że nikt nie wie, nikt nie widzi. A my wiemy. My widzimy. Druga faza. Chcę. On i ona, mężczyzna i kobieta, oddzielają się od stada. Zaczyna się niewinnie. Może razem wyjdziemy na lunch albo obiad. Może w śniadanie wspólnie zjemy. Tak się zaczyna. To już nie ma odwrotu. Kiedy spotkali się już parę razy, przychodzi czas na fantazję. Siedzi sobie kobieta w biurze. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Muszę tak ciężko pracować, bo na pewno jak przyjdzie, to zobaczy, jak mi świetnie poszło. On siedzi. Gdzie jest moje światło? Gdzie jest moje światło? Gdzie ona jest? Na pewno rozbłyśnie cały dzień wtedy. Co jest dalej? Prezenty. Zdarzyło wam się kiedyś dostać prezent od kogoś w biurze? Wydaje się to niewinne. Ona siedzi wieczorem w kuchni, piekąc ciasto, żeby rano wejść pachnącym wypiekiem. Nie dla wszystkich. Tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie dla niego. On może dyskretnie coś małego wsunąć jej do kieszeni, żeby mogła wyciągnąć wnioski. Przechodzimy do dotyku. Biorę sobie kawę. Och, przypadkiem nasz ręce się spotkały. Poklepanie po ramieniu. Czuję, może jakiś masaż. Podczas spotkania firmowego namiętny taniec. I gdy podczas dotyku zaczniemy spoglądać sobie w oczy, romans zakwitł pełną parą. Oni myślą, że my nie wiemy, że nikt nie widzi. A my wiemy. My widzimy. Etap trzeci zdobywam. Pojawia się pożądanie mężczyzny i kobiety. Zaczynają o sobie myśleć w zupełnie inny sposób. Przychodzi czas na wielkie emocje. Rozhisteryzowana kobieta, nawet najmniejszy szczegół może ją wyprowadzić z równowagi, doprowadzić do płaczu. Pocieszę was. Mężczyźni mają tak samo. Etap czwarty. Zdobyłem. Tutaj, jak już ujawniły się
pewne bliskie relacje. Zdarza się sytuacja, gdy kobieta zrobiła coś źle w biurze, szef jej powiedział parę brzydkich słów, a on, będąc mężczyzną, odprowadza cię do domu. Odprowadza ją do domu, ona otwiera drzwi i drzwi zamykają się z hukiem. Niestety w biurze nadal myślą, że nikt nie wie, nikt nie widzi. My wiemy, my widzimy. Dlaczego? Bo tylko każdy kąt, każdy zakamarek jest ich. Niestety zaczyna się przepychanka. Do przodu, do tyłu. Ona myśli, nie, ja nie mogę być z nim dłużej razem, to moja kariera jest zagrożona. Ona jest wspaniała, ale nie, muszę ją rzucić. Zrywają ze sobą, godzą się, zrywają, godzą się. Piąta faza, ostatnia. Odchodzę, zostają. To jest faza, w której jedno z nich na pewno straci pracę. Romans pełną parą. I są dwa wyjścia. Albo mężczyzna i kobieta, gdy ze sobą rozejdą się, niestety. Jedno z nich straciło pracę, może oboje. To jest koniec. Tak to się może zakończyć. Jest też dobra wiadomość. Może z tego wyniknąć wspaniała, wielka miłość, która przetrwa lata. W sumie w pracy spędzamy bardzo dużo czasu razem. Poznaliśmy się i partnerów życiowych można zyskać na całe życie. Dlatego, jeśli zobaczycie romans w pracy, czy swój, czy czyjś, zachęcam was. Pokażcie serce.